Panie kierowniku, długa droga przed nami, ale droga, myślę, bardzo warta takiej odległości, bo jedziemy w okolice Gdańska do Nowej Karczmy walczyć o ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów. Proszę powiedzieć, na czym polega organizacja ze strony kierownika takiego wyjazdu, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik? Na pewno musimy wyjeżdżać dzień prędzej, bo jest to jednak odległość daleka i gramy dopiero jutro, w piątek. Ale no musimy jechać autokarem, nie busem. Chłopcy są jednak bardzo wysocy, dlatego muszą mieć autokar. Chociaż jedziemy w 20 osób, to musi być autokar. Wiadomo, dobre wyżywienie dla chłopaków. Jutro musimy się postarać o dobry rozruch przed meczem. Gramy dopiero o 15. I na tym to polega. Autokar właśnie został wywołany. Podobno coś specjalnego przygotowaliśmy. Autokar jest niespodzianką dla zawodników za ten awans. Zobaczymy w dalszej relacji, zobaczymy jak on wygląda. Oprócz autobusu jest jeszcze jedna niespodzianka dla chłopaków. To znaczy przygotowaliśmy coś, żeby prezentowali się godnie, jednolicie, przede wszystkim na obczyźnie i żeby te barwy gwardii były widoczne. Proszę powiedzieć, co to jest i komu zawdzięczamy fakt, że chłopaki będą właśnie tak wyglądać. Tak, dziękujemy firmie Pod Nadruk za te kominy piękne, w których będziemy jednolicie wyglądać i godnie reprezentować Gwardię Opole. Godnie reprezentować. No właśnie, co to znaczy? Z jakimi nastrojami jedziemy do Nowej Karczmy na 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów? Bardzo bojowymi. Chcemy awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Będzie to wielki sukces tej młodzieży, bo większość tych zawodników jest o rok młodsza w tej kategorii, czyli jeszcze mają rok juniora przed sobą. No, myślę, że uda nam się to zrobić. Wsiadamy do busa. 10 godzin drogi jakoś tak przed nami. No co, nastroje dobre. Jedziemy po zwycięstwo, jak zwykle. Ale niedoświadczeni w takich długich trasach, co? Niedoświadczeni, ale doświadczenie trzeba zdobywać. O, piękne damy słowa. Damy radę. Robimy wszystko, żeby wam stworzyć warunki cieplarniane, żebyście pojechali, wygrali, wrócili i docelowo, żebym was witała w Superlidze, tak jak dwóch kolegów już. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tutaj mamy jednego z młodszych zawodników naszej drużyny. Ksywki nie znam, bo nie wiem. A jest jakaś? Jest jakaś ksywka? Adams. Adams jest wysoki. Tutaj poważna zaleta. Cebulę, też jeden z młodszych reprezentantów Gwardii Opole. Trener powie, jak się czuje dzisiaj. Ja? Nerwowo. Nerwowo, jak zawsze przed meczem, ale z pełni nadziei i pełni wiary myślę, że wszystko będzie dobrze. Zostań rozśmieszony. Tutaj możemy przysiąść na chwilę. Możemy przysiąść. Bo rozumiem, że tu będą dłuższe rozmowy. Co chciałbyś powiedzieć tutaj? Pozdrawiam fanów. Tak? Swoich? Pozdrawiam mamę, tatę i Gwardii Opole. O, tutaj zawodnik z Superligi nawet z nami jedzie, Mateusz Przedstaw. A to kojarzymy, kojarzymy. Kojarzymy? A tu widzę, że będzie grane w coś. Oczywiście. Ale w co? W co tam gracie najczęściej, chłopaki? No właśnie, ciężko. Ale co, Makao jakieś, pokerek? O szósta, to nie, to nawet inaczej. No. Stworzyliście swoją gierkę? Tak. To zaraz przybliżymy zasady może. No to Mateusz najlepszy jest w karty, to przybliż. Jakąś sztuczkę, Lelo, pokaż. Ja nie umiem sztuczek, no. Sosna, sosna. Fabian, potrzebujemy cię, sztuczka. Sztuczka. Chodź. Sztuczkę, sztuczkę. Dawaj sztuczka. Z kartami. Sztuczka. Patrz, bajerów. Jak idzie. Do kamery. Sosna, ale musisz coś opowiadać też o tym, wiesz, bo... Nazywa się Fabian ogólnie. Dobra, wybierz. Jaką kartę chcesz? Dobra, to wybiorę... Pokaż. Okej. Okay. Daj na dół. Pamiętaj, że się kameruje, więc każde oszustwo możemy wyłapać. Nie odgaduję, jaką kartę daję. Teraz będę za chwilę. Najpierw potasuję. Marek, też możesz potasować jak chcesz. Też mogę potasować? Tak. No potasuj sobie jak chcesz. To sobie potasuję jak chcę. Strasznie. No, proszę. Dobra. I teraz czary. No i teraz odgadujemy. A tutaj. Spośród paru kart, czy która z tych jest on jego?
Raz, dwa, trzy, to też nie jest twoja. Raz, dwa, to też nie jest twoja. Raz, dwa, trzy, to też nie jest twoja. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest twoja karta. Dobrze. I jest. Zgadza się. Ja operator jestem. Cześć, witam. Tu kibic Gwardii. Janusz. To jest fanatyk. BHF Fanatikos. Fabian Sosena. Adam Wikiński. Co gracie? Kenta grałem. Kto jest z kim w parze? Ja jestem Kenta. Oni są i oni są. Okej. Okay. Pamiętajcie, jak Marcin zdaje maskę, to ma Kenta. Trenerze, bo ja idę na dziennikarza, ja mam do trenera pytanie. Co trener... Jak trener... Jakby to trener... Jak zada to pytanie? To przygotuj pytanie, ja wtedy cię... Nie, dobra. Jak trener jest przygotowany na Mistrzostwo Polski? Jestem przygotowany bardzo dobrze, mam wszystkie komplety meczowe, wyjściowe. Taktycznie mamy rozpracowanych przeciwników wszystkich prawie, oprócz Gdańska, natomiast skupiamy się na sobie i to nas się powinni brać. Dobrze, a co pan sądzi, czy chłopaki dadzą radę? Jak zawsze. Wierzę w nich bardzo, bardzo im ufam i nigdy mnie nie zawiedli i myślę, że tak będzie teraz. A jaka będzie nagroda, jak wygramy i przyjdziemy do niej czwartej? Nie mogę tego mówić przy kamerze. Okej, okay, dobra. Lelo, jak podróż minęła? Powiem ci, że bardzo szybko, serio. Bardzo szybko minęła, fajnie, wygodnie. Szybciej niż do Kielc chyba, co? Tak, szybciej niż do Kielc. Na pewno wygodnie, fajnie w warunkach jechaliśmy bardzo. Fajnie, chłopakami pograliśmy sobie w karty. Odpoczęliśmy sobie, pospaliśmy sobie, no i teraz kolacyjka. A plany na wieczór jakieś konkretne? Analiza jutrzejszego przeciwnika. Profeska. No oczywiście, jak zawsze. Paweł, co tu się szykuje? Powiedz, od czego zaczynamy dzień? Zaczynamy od bitwy na Śnieżki, ale oni się tego nie spodziewają, więc jesteśmy na wygranej pozycji. Wczoraj twierdzili, że to oni wygrali, także dzisiaj my ich z zaskoczenia weźmiemy. Tak samo jak Wrocław, nie spodziewałem się. Jaka jest moja rola w tym wszystkim? Twoja rola jest taka, zapłakać. Musisz otworzyć im drzwi. Musisz to zrobić tak, żeby otworzyli drzwi. Chłopaki! Halo, Fabian? Halo. No. Sosen, bierz Daniela i chodźcie do mnie na stołówkę na nagranko przed meczem, dobra? No dobra. No, to... Dobra. Za ile będziecie? O 50 będziemy, 10.50 będziemy. 10.50, dobra, to ja się już zostawiam. No dobra. Hej. Kurde, perfekcyjnie wyszło. Zemsta. Jest wyszła idealnie zemsta. Chłopaki, przepraszam!
Zaczniemy z Kondziem na środku, Bidzu na prawej stronie, ślepy, Jędrusz, Marek, Banzok i Bidzu, jesteś tutaj blisko, od razu się zmieniasz z Pawłem do obrony. Tak, tak? Jest. Do bramki wychodzi Marcin. Jeżeli jest pewna konterka, to graj, tylko żeby to były takie piłeczki, pewne. Wiesz, dokładne, nie? Ale chłopcy, my tu przyjechaliśmy wygrywać. Wygrywać. Każdą następną akcję w obronie, każdą następną akcję w ataku się budujemy. Dawaj, idziemy. Wracamy za kontrą, nie? Wracamy za kontrą, bo będą nas gonić jak nie wiem co, a my puszczamy kontrę cały czas. Dawaj, daj. Dwa! Ja! Bardzo dobrze jest w obronie, tylko przypilnować to z kołem. Wiem, ale to już przypilnować. Wróciliśmy i się teraz zamieniliśmy, jest dalej dobrze. Dobra. Ej, Dio. Co? Jak oni grają w E3, to nie da się zwykle trzymać piłkę. Wtedy trzeba po prostu pobiegać. Ale to tak. Ej, ale zobaczcie, jak wyszli 3-3, to my sobie z tym poradziliśmy. Także oni nie będą wychodzili. A jak znowu spróbują, dalej, jeden na jeden, ale nie od razu, nie trzeba. Tak? Jak się będziemy cofali, będzie rączka. Ja mogę. Na to uważać, tak? Dawaj, dawaj, dawaj! Głowa, dalej! Gwardia!
Bardzo dobre humory, ale trzeba przyznać, że te początki i pierwszej połowy, i drugiej w naszym wykonaniu na pewno nie były takie, jakie byśmy sobie życzyli. Nawet w pewnym momencie krzyknąłeś do chłopaków: chłopaki, co się dzieje w tej ofensywie? Bo nie było kolorowo, ale ostatecznie to my wygrywamy z Mostem Wrocław. Liczy się całokształt moim zdaniem. Tutaj powinniśmy pochwalić zarówno obronę, jak i atak. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie, przy czym każdy z nas dał z siebie wszystko. Uważam, że nasi skrzydłowi zagrali bardzo dobry mecz, bo rzucili podobno 7,4 bramki, więc to jest naprawdę dobre spotkanie z ich strony. Obrona perfekcyjna praktycznie. Zagraliśmy na dobrym poziomie, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że utrzymamy to w następnych dwóch meczach. Mówisz generalnie o drużynie, ale chyba ze swojego występu dzisiaj też możesz być zadowolony. Nigdy nie patrzę na swój występ, zawsze patrzę na nasz wynik drużynowy. Jestem zadowolony z niego, najważniejsza jest drużyna. Wygraliśmy razem, walczymy do końca. Wygraliście razem dzisiejszy mecz, ale trener bardzo dobrze powiedział po meczu: jeszcze nic tutaj nie wygraliście. Jest to prawda, potrzebujemy co najmniej jeszcze jednego zwycięstwa, żeby wyjść spokojnie z grupy. Możemy zrobić to już nawet jutro, jeżeli zepniemy się i zagramy na co najmniej tak samym poziomie. Uważam, że jest to do zrobienia. Następny mecz za 2 dni gramy już z Przemyślem i to będzie, myślę, najważniejszy mecz ze wszystkich. Cieszę się, że w dniu takim jak Kondzia urodziny udało się wam zrobić dla Kondzia prezent. Także teraz proszę wstajemy i wszyscy Kondzia śpiewamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Kościół! Głowa i jeszcze raz głowa, nie? Bo już naprawdę zrobiliście tyle. Szkoda by było waszej pracy, waszego zdrowia, żeby nie wykorzystywać takich szans. Dawać. Dawać, panie. Gwardia! Paweł, co ty taki zaspany jesteś? Nie pospałeś? No, troszeczkę nie pospałem. No, spartańskie warunki są. Ale dajemy radę. No może emocje się trzymałem jeszcze troszkę po wczoraj. Nie, już opadły teraz. Trzeba się, skupiamy się na meczu z Gdańskiem. No i później lecimy dalej na mecz z Przemyślem. Ale tak emocjonalnie i jeśli chodzi o nerwówkę, to ten mecz wczorajszy na pewno był wymagający. Tym bardziej, że zrobiliście sobie kilka razy pod górkę. No to prawda, akurat mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy pod górkę, ale trzymaliśmy się cały czas tej przewagi 2-3 bramkowej. No i później cały czas się naganialiśmy, cały czas się motywowaliśmy, żeby jeszcze i daliśmy radę. Ten początek, chciałem jeszcze do niego wrócić na chwilkę. 0-4, wy w ataku kompletnie nic. Nie wiem, rzucaliście po ścianach, po sufitach, aż trudno było w ogóle to wytłumaczyć. No i trzeba przyznać, że wziąłeś na siebie odpowiedzialność wtedy, chyba 3 bramki. Gdzieś 4, no. Drużyna poczuła i 8-5 za chwilę. No bo ja chciałem z trenerem się umówić, że żeby w drugi składzie wszedł, bo chciałem zobaczyć, jak Wrocław zagra w obronie. No i tak się spodziewałem, że oni stoją szeroko na nogach i nie przesuwają do siebie. No to trener kazał mi wejść. No i graliśmy parę zagrywek i chciałem spróbować wziąć odpowiedzialność za siebie. I chciałem tak podbudować drużynę jeszcze bardziej. Poprosiłem cię, żebyś przyszedł do mnie, dlatego że słyszałem wczoraj pewną rozmowę między tobą a Pawłem Stępinem. Paweł oglądał mecz Gdańska, ty podszedłeś i Paweł mówi: kurde, żeby jutro przetrwać. A ty patrzysz na niego i mówisz: nie, żeby jutro wygrać, po prostu. Oni są do ogrania. No tak, bo oni nie grają jakoś zarąbiście. Oni to są ludzie też, to nie ma czego się... No po prostu nie ma się czego bać. We'll be right back.
podwójny chyba. Kolegów wokół i tamten ci teraz. Przez to przegrywamy. Kłócimy się sami na siebie. Bo ten coś źle zrobi, bo ten coś źle zrobi. To mu pomóż, żeby nie było tego. I dawaj do przodu. Dokładnie. Jest 5 bramek różnicy po naszej słabej grze, nie wybitnej grze Gdańska. Po naszej słabej grze, tak? Dlatego musimy do tego wrócić. Musimy grać razem z zespołem wszyscy. Nie tak jak powiedział, że ktoś nie rzuci, to mamy od razu pretensje do kogoś. Nie. Dobra, zdarzyło się, wracam, gram dalej. Nie ma problemu. Jest 5 bramek? No to niech będzie 4. Będzie 4, niech będzie 3. Będzie 3, niech będzie 2. Dla nas jest duża różnica, jeżeli byśmy już musieli przegrać 2, a 12. To jest dla nas ogromna różnica na przyszłość. Dlatego tutaj się zbudujmy, ok? Tutaj się zbudujmy, Michał. Ok, nie ma, gramy, pogadamy sobie, pokusimy się po tych. Po zawodach, dobra? Teraz jesteśmy wszyscy razem tutaj. Ja jestem z tobą, oni są z tobą, wszyscy razem jesteśmy. Jak przestanę o mnie, tak? Nie, ty się najpierw sam się przestajesz, potem przestajesz. Ale czekaj, nie chcę mi przejść. Mamo, nie mam czasu, udzielam wywiadu. No pa. Przeprowadzasz wywiad, goście. Mateusz Żelek. Jakub Kałamuniak. I wywiad pomeczowy. W szatni padły słowa, że sami jesteśmy sobie wrogami. Czy uważasz, że to było przyczyną porażki dzisiejszej? Uważam, że może po części. Na pewno bardzo dobrze podeszliśmy do tego meczu. Rywal był bardzo dobry, nie możemy tego ukrywać. W końcu to jest mistrz Polski. Ale myślę, że mimo wszystko możemy być z siebie zadowoleni. Daliśmy z siebie na boisku wszystko. I możemy być dumni, moim zdaniem. A jeśli możemy patrzeć na dobre strony dzisiejszej gry, to co tak najbardziej nam wychodziło? Myślę, że na pewno obrona. W ataku mieliśmy też słabsze momenty na początku. Potem dopiero musieliśmy złapać rytm gry. I koniec końców daliśmy radę. Ale głównie myślę, że obrona była naszym mocnym punktem w tym spotkaniu. Jutro rozgrywamy ostatni mecz na 1/8 Mistrzostw Polski. Walczymy o awans do 1/4. Gramy z Przemyślem. Jakie jest nastawienie przed meczem? Nastawienie jest, no nie mogę powiedzieć, że pozytywne, bo to jest w końcu mecz. Nie wiadomo, co się stanie na meczu, ale na pewno będziemy walczyć. Na pewno nie damy sobie wejść na głowę i będziemy walczyć o zwycięstwo. Nie ma innej opcji. Dziękuję. Dziękuję. Jak? Ci się podoba rola? Zarąbiste! Ale żeby mnie nie było widać, tak? To będzie jeszcze lepiej. On się bardziej cieszy, jakby miał pytania. Chodź, Lelo, chodź, tak. Chodź. Mateusz, jak się czułeś w roli redaktora osoby przeprowadzającej wywiad? Bardzo fajnie. Uważam, że to jest super praca, gdzie można porozmawiać sobie z osobami bardziej popularnymi od siebie. Muniak. A ty jak się czułeś w roli osoby, która rozmawiała z osobą przeprowadzającą wywiad? Ja myślę, że super fajnie było rozmawiać z kimś takim jak Mateusz Żelek i chciałbym to robić dalej. Mateusz, no to ja się martwię o swoją posadę w takim razie. Mam nadzieję, że znajdzie się dla mnie miejsce, jak już tutaj staniesz się redaktorem naczelnym naszej telewizji. Ja chcę się zająć bronieniem, a nie udzielaniem, raczej nie, kurde, jak to powiedzieć? Przeprowadzaniem wywiadów. A nie przeprowadzaniem wywiadów. Ale no, każdy młody chłopak gdzieś tam już na pewno myśli o tym, co będzie robił po karierze. No właśnie mówisz, jakby się nie uda, to przyjdę i wygryzę cię. Tymek,
Powiedz, co się dzieje teraz? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kim my jesteśmy? No my jesteśmy przyszłymi mistrzami Polski. A dokąd zmierzamy aktualnie? Do Gdańska jedziemy. Byłeś kiedyś w Gdańsku? Byłem kiedyś w Gdańsku, ale ja byłem młodszy, nie dużo pamiętam. I z tatą na meczu piłki nożnej. O! Ale to jeszcze na starym stadionie w takim razie. No, na starym. Ale na stadion nie jedziemy. Lubicie. No. Do galerii, co nie? Do galerii bałtyckiej na pewno. O, tu musimy się zatrzymać, bo wy nas nie przejechali. No, tamte by nas prędzej czasem. Tak. A nad morze jedziemy? Tak jest. No i bili. Gdańsk-Brzeźno, kojarzysz? Nie. Takie molo tam jest. Dalej nic mi to nie mówi. Konrad coś? Pewnie wie. Kądź morsuje, on wie. Świta coś? Nie wiem. Co chłopaki morsujemy dzisiaj? Mówiłeś, że do Gdańska jedziemy. Gdzie jesteśmy? Co? Gdzie jesteśmy? W Sopocie. No i co teraz? Czuję się, nie powiem jak, ale źle się czuję. I gdyż to nie ja was okłamałem, to ja zostałem okłamany. Ja przekazałem informację dalej. Czyli nie czujesz się winny w tej sytuacji? Ja się czuję winny, ja proszę iść o wytłumaczenie do trenera. Dobra, trenerze. Ja dostałem Tymek mówi, że to trener puścił w maliny. Na pewno nie. Z tym Gdańskiem. Znasz mnie tyle lat, że ja bym nie kłamał. A przyznajmy, że po prostu pozmieniały się plany. Tak, prawda jest taka, że wina kierowcy. Tyle no. No pewnie nie wiedział, gdzie jechać. Widoczki nie najgorsze. Nie, jest to. Jestem. Myślałem, że ktoś takiego heada fajnego zbierze. No nie tym razem, ale tu też śniegu nie ma już. Jakkolwiek to zabrzmi przy całej białej plaży. Trafiał tak jak dzisiaj, tak jak teraz nie trafiłem. I tak jak dzisiaj w meczu. I tak jak dzisiaj w meczu. Bo dyszkę fajnie było powtórzyć, co? Na 11, marzenie. No. Skuteczność 11 na 10, to jutro. To się być może wydarzy. Musisz za słówko, patrz, nie? A, muszę. Jak? No super jest. Tereny sopockie, byłeś kiedyś? Byłem, 3 razy. A, fajnie. Czyli nic nowego dla ciebie. No, ale ogólnie przyjechaliśmy nabrać energii na jutrzejsze zwycięstwo, żeby wyjść do 1/4. A zimą byłeś kiedyś tutaj? Nie. Coś innego, nie? Zupełnie no tak, inaczej się to... plaża bez piasku, nie? Prezentuje. No. Ale fajnie jest, fajnie. Ale od razu... od tego wiatru dużo zimniej, nie? No jest zimniej, jest chłodniej, ale przyjemnie. Coś fajnie, innego. Tak. Jak ma nie być przyjemnie, jak wiesz. Fajnie, że macie taką możliwość, żeby w przyjemnych miastach pograć. No. Coś zobaczyć jeszcze przy okazji, bo wiesz, niektórzy pierwszy raz, nie? Dokładnie. Widoczki wzór, co? Tak, widoczki piękne. Myślę, że warto było. Fajnie, że pogoda dograła, nie wieje. Naprawdę myślę, że po tych emocjach wczorajszych, dzisiejszych i przedwczorajszymi dobre czyszczenie głowy. I myślę, że to tylko wszystko na plus dla chłopaków też i dla nas całego sztabu tutaj. Jakoś to przejdzie, a widoki naprawdę. No, żałuję, że rodziny nie ma mojej tutaj, ale naprawdę fajnie. Wróćcie sobie spokojnie do meczu, bo i żeby proszę was po raz kolejny, żeby każdy był gotowy do wyjścia, do grania, ale nie grania, że tutaj podam coś, wrócę do obrony, zrobię to. Nie, wchodzę po pierwsze, żeby zdobywać bramki, żeby pomagać drużynie, żeby ogrywać kolegów, żeby jakąś część siebie wnieść do tego sukcesu, który mam nadzieję, że się jutro stanie faktem i będziemy sobie przyjemnie, chociaż długo wracali do domu, tak? Ktoś by chciał jeszcze coś, może jakieś przemyślenia? Róbmy to, co robiliśmy do tej pory, nie? Grajmy swoje, grajmy spokojnie, twardo w obronie, to jest nasz atut. To nawet jak te zespoły widzą, no mamy Janusza, mamy Pawła na środku obrony, no to są naprawdę dwa wielkie kolosy. Gramy szybki środek, panie. I gramy szybki środek i gramy to co cały czas, no gramy naprawdę dobrą piłkę teraz, nie? Prezentujmy to dalej. Tylko w obronie. Ciut bardziej w obronie się postarajmy i będzie dobrze.
My wychodzimy Jędrusz, Ślepy, Sosna, Bidzon, Marek, Paweł na kole. Bidzon się od razu zmienia z Wandzolem i wy po 10 minutach zmieniajcie się, żeby jeden odpoczywał w ataku. Tak? Że gracie musicie zagrać cały mecz w obronie po prostu, bez jakichś tam dwójek, a co 10 minut w ataku się wymieniacie i na maksa, na maksa, na maksa. Chłopcy, proszę was, zacznijmy to wszystko od początku dobrze, przykładać się do wszystkiego i chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę to, że to jest kolejny etap, trudy, boli nas wszystko i żebyśmy sobie też zrobili fajny weekend, fajną podróż z powrotem i żebyśmy mentalnie weszli w ten mecz, tak jak weszliśmy w mecz z Kielcami, nie? Jest okej póki co, nie? No poczekajmy do końca może
wszystko się może zdarzyć, natomiast mamy komfortową sytuację w tej chwili. Jak to wygląda? Ile teraz bramek potrzebują? Wrocław? O Jezu, 14. Także no, widziałem różne rzeczy w sporcie, ale tego jeszcze nie widziałem. Ale na szampana i tak za wcześnie jeszcze. Nie, no szampany to się pije, jak się coś zdobywa, to my na razie awansowaliśmy, albo nie. To... Czyli podwójnie za wcześnie na szampana? Podwójnie, zdecydowanie, zdecydowanie podwójnie. Hey!